Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w dzisiejszym materiale poruszymy temat, który może spotkać każdego. Każdego, kto grupuje wielkoformatowe gresy, czy też jak to w Polsce nazywają spieki kwarcowe. I teraz znalazłem pewien materiał, pewne zapytanie na TikToku pewnej pani, która zamieściła film. I chciałem się do tego filmu odnieść, ponieważ uważam, że jest to problem, który może spotkać każdego z Was. Więc zobaczymy ten materiał, a później ja go skomentuję i wyciągnę ewentualne wnioski, i powiem Wam, na co powinniście zwracać uwagę, ewentualnie Wy, jeżeli będziecie chcieli kupować wielkoformatowe płyty, wielkoformatowe gresy, tak zwane spieki kwarcowe w Polsce. Więc zobaczmy problem, z jakim boryka się ta pani. Problemy ze spiekami. Nasz wykonawca twierdzi, że jakość spieków, która dzisiaj do nas dotarła odbiega od normy, ponieważ tak jak żyje i robi w tej branży, nigdy nie spotkał się z różnicą w wymiarach pomiędzy płytą a płytą. Tutaj ta różnica jest około centymetr i spieki są krzywe. Sprzedawca twierdzi, że to normalne, ponieważ spieki to materiał, który później obrabiamy, natomiast wykonawca twierdzi, że to robienie nas w Bambuko. Co myślicie? Co myślimy? więc pani kupiła wielkoformatowe płyty gresowe, tak zwane spieki kwarcowe, które są określane we włoszech określamy je nazwą full size. Full size to są płyty, które wychodzą bezpośrednio z pieca i one w ogóle nie są obrabiane. Czyli nie są rektyfikowane, nie mają brzegów docinanych, nie są docinane na wymiar. Dlaczego tak się robi? Jest to jeszcze stara praktyka Którą teraz ja mówię od strony producenta, czyli tak na przykład jak my zlecaliśmy tutaj z kolegami produkcję naszych produktów, naszych płyt ze względu na to, że w katalogu mieliśmy na przykład rozmiary 100 na 100, 100 na 300, 50 na 100 i tego typu rzeczy, to w naszym przypadku bardziej opłacało się, że tak powiem, magazynować tak zwany full size. Dlaczego? Z tego względu, że kiedy przychodziły, oczywiście były te płyty docinane na wiele formatów, ale kiedy przychodziło zamówienie na dużą ilość produktu, na przykład 50 na 100 czy też 100 na 100, klient sobie życzył 400-500 metrów. Czy, czy nawet więcej, no to wygodniejszą i tańszą opcją dla producenta jest trzymać na magazynie tak zwany full size. I wtedy się mówi, że w ciągu 10 dni towar będzie gotowy, ponieważ wtedy cały materiał trafa, trafia na specjalne docinarki, jest docinany na rozmiar, który zamawia klient, i klient taki rozmiar otrzymuje. Ma też gwarancję, że wszystkie płyty praktycznie będą w niezmiennym w niezmiennym formacie, w niezmiennej kalibracji. Chociaż to już nie jest problem, bo wszystkie praktycznie i płytki, jeżeli mówimy tutaj o Włochy, to praktycznie wszystkie płytki są, jak gdyby producenci zawsze je kalibrują do, tego samej, do tej samej kalibracji, jeżeli są to produkty rektyfikowane, więc nawet jeżeli kupicie za pół roku płytkę, bo Wam nie wiem, rura pękła, to ona z dużym prawdopodobieństwem będzie różniła się tonalizacyjnie, ponieważ tonalizacja płytki ulega zmianie, ale pod względem kalibracji będziecie mieli dokładnie tą samą płytkę, którą kupiliście pół roku czy rok wcześniej. Tutaj w dużych formatach, w mega formatach jest to pewną formą oszczędności. Natomiast ze względu na to, że e, ja uważam, że wciskali niektórzy takie bajeczki. E, ten cudzysłów nie był na wciskali, ale na bajeczki, no bo można powiedzieć, że to są takie bajeczki, że ojej, wy kupujecie spieki kwarcowe, to jest lepsze od gresu i w ogóle. Czyli takie oszukiwanie, trochę oszustwo, naciąganie rzeczywistości, ponieważ tego typu jak gdyby rzeczy były też wciskane, żeby zwiększyć sprzedaż u producentów mebli, u kamieniarzy na przykład. No to... Jak gdyby dostarczało im się to w formie, dostarcza, nadal dostarcza im się w formie naturalnej te produkty w formie full size, czyli idzie się taki kamieniarz, na przykład ma zrobić blat, no to on ma produkt full size, mało terzet, a water jetem wycina otwory i dostarcza na budowę, na inwestycje, czy też do domu, gdziekolwiek by to nie było, już produkt docięty, czyli on sobie ten produkt personalizuje według własnego uznania. I to jest opcja, jeżeli wy idziecie kupić te produkty u kamieniarza. To na 99,9% kamieniarz sprzeda wam wersję full size, czyli wersja, która nie będzie rektyfikowana i wersja, która będzie miała nierówne krawędzie, nierówne brzegi, czyli tak jak one wychodzą po prostu po wypaleniu z pieca. Oczywiście, jest to produkt, który jest tańszy w zakupie, natomiast nie jest to produkt, który odbiega od, że tak powiem, normy jakości, jakbyście kupowali w przypadku w salonie. Do salonów. Do salonów, do, do, do importerów przyjdziecie do, do ładnego, pięknego salonu, gdzie mają wystawione wszystkie płytki ceramiczne, gresowe, mają wystawione zlewozmywaki, sanitarkę, krany zlewy, wszystko mają wystawione, meble łazienkowe i tak dalej, i tak dalej, i mają też wielkie mega formaty, spieki kwarcowe, wielkoformatowy gres w wielkich szafach, że możecie sobie to wszystko ładnie zobaczyć, uj, to jest piękne i w ogóle, i tak dalej, poproszę to, tamto i ten, no to w takim salonie będziecie mieli już wersję zakupować, będziecie mogli wersje rektyfikowane. One są troszeczkę droższe, ale z drugiej strony, Macie wszystkie płyty w tej samej kalibracji, w tym samym wymiarze idealne, perfekcyjne, takie, jakie no, chcecie mieć. Bo z jednej strony, ja się zgodzę i były takie komentarze właśnie pod tym TikTokiem że tutaj ekipa jest nieogarnięta bo wróćmy na chwilę do tego materiału. Się z różnicą w wymiarach pomiędzy płytą a płytą. Tutaj ta różnica jest około centymetr i. I to się zgadza, ponieważ we full size nie ma jednego rozmiaru. Jeżeli Wy widzicie w katalogu, że na przykład kupujecie płytę 100 na 300 to musicie wziąć pod uwagę. metr na 3 metry. Dobra, może tak będzie prościej. To musicie wziąć pod uwagę, że ona ma. Yy... Metr i 4 centymetry, metr i trzy centymetry, na 3 metry, 3 centymetry, 3 metry, 4 centymetry, 3 metry, 2 centymetry. Ona jest nierówna, bo ona później jest docinana na wymiar metr na 3 metry, więc musi być ten zapas, żeby mogła być dokonana ta rektyfikacja, to ścięcie tych brzegów na równo. I Wy z reguły jesteście przyzwyczajeni w salonach, kiedy idziecie do salonu, a nie do kamieniarza no to jeste, jesteście przyzwyczajeni kupować produkty, które są już wykończone. Są kompletne. Tak, w skrzyni przyjeżdża produkt, wow, wow super, bajka, zajebisty i tak jest. Tutaj, jeżeli ja dobrze zauważyłem, e, przepraszam, około centymetr i spieki są krzywe, sprzedawca twierdzi, że to normalne, ponieważ spieki to materiał, który później obrabiamy. Ja się założę, że tutaj sprzedawcom, bo widzę Widzicie z tyłu w tle za tą panią, ten produkt tutaj. Widzicie, on jest ułożony na takim, na takim, takim tak, jak się dostarcza szyby, jak się dostarcza szkło z reguły. Płyty wykończone, płyty skończone z reguły włosi przynajmniej pakują w skrzynie. I wy zazwyczaj dostajecie skrzynie. Ten produkt z dużym prawdopodobieństwem pochodzi od kamieniarza. I dlatego on. Jestem ciekaw, ile ta pani zapłaciła tak swoją drogą. Z ciekawości, bo te produkty z reguły w zakupie są tańsze, ponieważ są nieobrobione. Są tak, jak wychodzą z pieca. Natomiast wykonawca twierdzi, że to robienie nas w bambuku. Co myślicie? Czy są robieni w Bambuko? No nie no, bo poszli do kamieniarza. I kamieniarz prawdopodobnie ich nie poinformował. Znaczy, kamieniarz nie musi nawet wiedzieć tego, bo kamieniarz kupuje tego rodzaju produkt, on nie kupuje produktu rektyfikowanego, nie kupuje produktu już wykończonego, i nawet nie musi mieć wiedzy na ten temat, że taki produkt jest, bo często zdarza się tak, że sam producent, nie wszyscy, ale jeden taki jest, który ma to wszystko tak zrobione, że. Niekoniecznie wszyscy wiedzą wszystko, ale on na przykład lubi, to wam tak podpowiem, kraść inwestycje i dlatego nie wszyscy chcą z nim pracować, ale nieważne. Więc wracając do to, właśnie tego problemu tej pani, posłuchajmy jeszcze raz. twierdzi, że jakość spieków, która dzisiaj do nas dotarła, odbiega od normy, ponieważ... No, od normy nie odbiega, no bo po prostu zakupiliście produkt u kamieniarza, który jest w wersji full size, i on takie produkty dostaje, i one będą się różniły wielkością, szerokością, długością, jakkolwiek grubością, nie. Szerokością i długością będą się różniły, bo są produktami nieobrobionymi. Tak jak żyje i robi w tej branży, nigdy nie spotkał się z różnicą w wymiarach pomiędzy płytą a płytą. Tutaj to... I dlaczego ten pan się nie spotkał? To nie znaczy, że on jest złym glazurnikiem. Um, um, on mógł się jak najbardziej nie spotkać z takimi płytami, ponieważ jeżeli do tej pory jeździł na inwestycje w całym swoim życiu, gdzie ludzie kupowali płyty w salonie, które przyjeżdżały w drewnianych skrzyniach, gotowe, wykończone, ładne, piękne, no to on mógł do tej pory nie spotkać się z produktem od kamieniarza. Ja tu się zgodzę. Tutaj nie ma absolutnie żadnej jakiejś innej opcji, że ktoś został naciągnięty czy oszukany. No nie, no bo. Wszystko zależy od tego, gdzie kupujemy. Jeżeli chcecie mieć produkt skończony, wykończony i nie chcecie mieć dyskusji na przykład z tego typu osobami, z takim glazurnikiem, który no, może nie ogarniać tematu, no to idziecie do salonu, kupujecie w salonie. Zresztą w salonie będziecie mieli też większy wybór tych produktów niż tych produktów full size, bo często bywa tak, że znaczy produkty full size trzeba się magazynować, trzeba wziąć pewną ilość, więc to jest jak gdyby produkt przeznaczony dla kamieniarzy i kamieniarze tam mają 2, 3, 4, może 5 typów tego produktu, a w salonie na przykład mają 100 różnych rodzajów, modeli, i kolorów, ponieważ jest to jak gdyby produkt bardziej jest to produkt wykończony, jest to produkt dla klienta indywidualnego. Więc nie będą mieli tego problemu. Różnica jest około centymetr i spieki są krzywe. Sprzedawca twierdzi, że to normalne, ponieważ spieki to materiał, który później obrabiamy. Natomiast wykonawca twierdzi, że to robienie nas bambuko. Co myślicie? No właśnie. Ta pani powinna jeszcze podać tylko, czy nie kupiła tego produktu właśnie u kamieniarza. I to by wszystko rozwiązało jakiekolwiek wątpliwości. Na 99,9% jestem przekonany, że został ta pani kupiła ten produkt u kamieniarza więc tłumaczenie kamieniarza jest najbardziej uzasadnione, tak? On kupuje tego typu produkt od producenta, on dostaje tego typu produkt i on ten produkt wykańcza. On ma do tego maszyny, ma do tego sprzęt, ma do tego, nie wiem, waterjeta, przycinarki, docinarki, którymi właśnie ten produkt dostarcza klientowi gotowy na wymiar. Natomiast Glazurnik, glazurnik, który jest u tej pani i do tej pory montował tylko i wyłącznie wielkoformatowe płyty gresowe, te tak zwane spieki, które były kupowane w salonie, czyli wykończone, kompletne, które ładnie przychodzą w drewnianych skrzyniach i to jest ta różnica. I teraz, osoby, które mają sprzęt, Osoby, które znają się na tych produktach, nie będą miały absolutnie żadnego problemu, żeby ten produkt sobie dociąć na wymiar, na który oni chcą to zrobić. Nie będą miały żadnego problemu. Ja w Polsce znam kilku ekspertów, którzy bez żadnego problemu mogą taki full size operować nim i, i, i nie ma problemu. Mało tego, ja miałem też jednego z do, mam, 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 mam w południowej i na południu Polski mam też firmę, z którą współpracuję i też na przykład klient do mnie mówi panie oskarze, jakby były na przykład te płyty nieobrobione, to ja też z chęcią takie płyty wezmę, nie ma problemu, ponieważ my na tej końcowej inwestycji będziemy je docinali do różnych formatów, one nie będą montowane całe, tamte 100 na 300 tylko tam będą mniejsze różne docinki jeżeli ja nawet sobie zaoszczędzę te kilka euro na metrze kwadratowym i klientowi dam też oszczędzić te kilka euro, żeby był zadowolony, więc, więc ja z chęcią wezmę też tego rodzaju produkt. No i to wtedy patrzymy na magazynie, czy mamy tego typu towar niedocięty. I no taki towar też się na życzenie, że tak powiem, specjalne, właśnie osób, które znają ten temat, wiedzą, co kupują, wiedzą, że jest to gres, wiedzą, jak to obrabiać, mają odpowiedni sprzęt do tego, odpowiednie tarcze, docinarki, przycinarki, fazowniki, niefazowniki i tak dalej, i tak dalej, no to tego typu osoby nie będą miały problemu, nie będą zdziwione, że dostały tego typu produkt, a mało tego, jeżeli wykonują na przykład montaż wraz z dostawą towaru, no to... I dla klienta jest to dużo korzystniejsze, bo tam jest różnica w wac dosyć duża. I oczywiście też y, taka firma y, no ma większą wiedzę, większe doświadczenie, więc no, tutaj mówię: tutaj jest ten przypadek, że na swój sposób obie strony mają rację, bo może być tak, że ten pan nawet niech montuje od 10 lat i on przez 10 lat nigdy nie miał na inwestycji. Płyty od kamieniarza. Bo powiedzmy też sobie szczerze, inną rzecz. Kamieniarze nie zawsze sprzedają produkt nieobrobiony, niegotowy. Bo oni też zarobią na tym, że ten produkt dotną, przytną, wytną, i tak dalej, i tak dalej. Więc niekoniecznie wszyscy kamieniarze chcą sprzedawać produkt tak bezpośrednio nieobrobiony. Tutaj, no cóż, biznes is biznes, kiedy. Widzi się pieniądze, czy też trzeba się pozbyć jakiegoś towaru, no bo gdzieś tam zalega od jakiegoś czasu, a, a czy już jest dawno opłacony, bo to na jakąś przedpłatę na przykład poszło i, i jest tam kilka tysięcy zamrożone, no to taki kamieniarz, jeżeli ma możliwość pozbyć się towaru, no to się go pozbędzie. Nie? Więc, więc tutaj ja jestem przekonany, że to prawdopodobnie szło od jakiegoś Kamieniarza. Chciałbym, chciałbym, zadam pytanie tej pani, może na TikToku, czy to było od kamieniarza, czy to było z jakiegoś salonu, czy mogłaby mi po prostu to jakoś opisać. Ale mówię tutaj. No, jakie szyny tutaj widzę, mają ci ludzie, jeżeli to są ci ludzie. Problemy ze spiekami. Nasz wykonawca twierdzi, że jakość spieków, która dzisiaj do nas dotarła, odbiega od normy, ponieważ... To znaczy, oni mają jedną szynę w zasadzie. Aż tak jak żyje i robi w tej branży, nigdy nie spotkał się z różnicą w wymiarach pomiędzy płytą a płytą. Tutaj ta różnica jest około centymetr i spieki są krzywe. Sprzedawca twierdzi, że to normalne, ponieważ spieki to materiał, który później obrabiamy. Natomiast wykonawca twierdzi, że to robienie nas bambuko. Co myślicie? No właśnie, gdyby powiedziała, że kamieniarz twierdzi, że ten produkt jest do obróbki, okej. Okay. W salonie raczej nie, 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 nie spotkałem się, żeby ktoś mówił, że ten towar jest do obróbki, no bo salon ma już produkt gotowy. I tak to mniej więcej wygląda. Cenowo, cenowo produkt nierektyfikowany, czy tak zwany full size, jest tańszy. Natomiast no, może się to wiązać z wyższymi kosztami na przykład, kiedy przyjdą, jak przyjdzie ekipa i będzie widziała, że musi ten produkt sobie do, dodatkowo obrobić, dodatkowo dociąć, dodatkowo przygotować, że tak powiem, do mm, danego wymiaru. Poza tym powiem Wam jeszcze jedną rzecz, bo ktoś może teraz powiedzieć, o kurde, to będziemy szukali produktów u kamieniarzy, bo tam będzie taniej. Niekoniecznie będzie taniej. E to wcale nie wygląda tak, że oszczędzicie jakieś nie wiadomo jakie pieniądze. Raz, dwa, weźcie pod uwagę sobie drugą rzecz, że kiedy na budowę trafia też produkt gotowy, czyli już jest boki marektyfikowane, mało tego te boki są i rektyfikowane, i jeszcze brzegi są e, dodatkowo spłaszczone, żeby nie. Były ostre krawędzie, żeby nie przecięły dłoni, ręki, jak ktoś będzie brał czy coś, dotykał czy przejeżdżał ręką, że tak powiem, żeby, nie było, żeby to nie było niebezpieczne. Więc um, produkt w salonie jest jak, jak najbardziej wartościowy, jest produktem wykończonym, jest produktem końcowym i praktycznie można powiedzieć: ciężko jest tutaj o, jaki, o jakikolwiek błąd. Bo teraz tak, jeżeli trafią wam się ludzie, którzy nie do końca wiedzą, jak działać takim produktem nieobrobionym, będą docinali, mając nawet listwę i jakąś tam wiedzę będą ten produkt docinali, i raptem wyjdzie niespodzianka, że pęknie ta płyta, nie tak jak miała pędz, no to będzie duży problem. Nie? Zwłaszcza, gdy będą na przykład docinali krawędź, żeby ściąć właśnie ten jeden centymetr. 2 centymetry. Więc z tej strony powiedzmy sobie, lepiej kupować produkt jakoś tam bardziej wykończony dla świętego spokoju, a e, resztę, no cóż, odpowiedni ekipa, odpowiedni ludzie, e, a więcej znajdziecie wkrótce na, na, nowym, na nowej stronie, która, która właśnie powstaje. Więc to jeszcze tak powiem, bo jakby ktoś w przyszłości oglądał ten materiał, to mamy 7 listopada, więc dzisiaj jeszcze ta strona się realizuje, czyli strefawłoskiego.stylu.pl. tam będziecie mogli zobaczyć wszystkie wszystkie, no, produkty, które dostarczam do Polski, certyfikowane, made in Italy, 100%, żadnych podróbek, żadnych tam nie wiadomo czego, Czyli po prostu konkrety, konkrety, konkretne produkty, konkretne płytki i dużo informacji właśnie o płytach, o, o, o tego typu rzeczach. Poza tym będę się starał też rozmawiać z moimi kolegami glazurnikami, właśnie z Polski, aby treści, które będą się znajdowały na tej stronie, były treściami przeznaczonymi na polski rynek. Czyli z tymi problemami, które, które, które głównie można zaobserwować na polskim rynku. A ja wam dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że ten materiał był przydatny. Jakby co, to komentarze są do Waszej dyspozycji. Dziękuję za uwagę. Dziękuję też, jeżeli. Jeżeli to było przydatne, to proszę o łapkę w górę. Może jakiś komentarz, udostępnięcie tego materiału dalej. Bo jeżeli mogę pomóc, to jestem, jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, miłego dnia, miłego wieczoru zależy, kiedy to oglądacie, i pozdrawiam serdecznie.